Dzień dobry Państwu. Włączyłem już nagrywanie i mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Gdyby się okazało, że o czymś zapomniałem, to bardzo proszę mi przypomnieć. No więc kontynuujemy nasz wykład. O czym to było? O właśnie, jakbyście mogli Państwo włączyć te kamery, żebym oglądał Wasze buzie, to by mi było raźniej. No. Dobrze. No więc mówiliśmy, prawda, geometria wyrosła z analizy rozmaitości takich powierzchni zanurzonych w trójwymiarowej przestrzeni euklidesowej. No, bardzo łatwo to uogólnić na dowolny wymiar, więc przypuśćmy, że mamy przestrzeń afiniczną. Wiemy, co to jest przestrzeń afiniczna. No i taką rozmaitość zanurzoną, którą zadaje się implicite, czy tam w sposób uwikłany, równaniem g od x równa się 0. No tutaj specjalizowaliśmy, że g to jest odwzorowanie, prawda, w Rn, czyli to naprawdę to jest jakiś tam m równań, czyli to jest tak g1 od x i tak dalej, aż do g jakieś tam m od x. No i to ma być równe 0, prawda? To należy do Rn, przepraszam, m. Czyli w sumie, ponieważ to jest m równań na n niewiadomych, no to tutaj powinno nam zostać, prawda, ten zbiór będziemy nazywali m, no i wymiar m, no to powinien być m minus n równa się r, ale oczywiście nie zawsze tak jest, bo trzeba upewnić się, że te równania są jakoś tam liniowo niezależne, ale co to znaczy? Dla liniowych równań to wiadomo, co to znaczy liniowo niezależne, prawda? To są wektory, takie równania to są jakieś tam wektory w jakiejś przestrzeni wektorowej, więc to wiadomo. No a tutaj no, mają być niezależne w tym sensie, że dg, to znaczy taka macierz n na m, no to nie możemy powiedzieć, że tam jakiś wyznacznik, bo nie ma wyznacznika, ale że jest maksymalnego rzędu. Maksymalnego, czyli, a maksymalny rząd, no to jest m właśnie, czyli rzędu m, prawda? Czyli nie, że równania są niezależne, bo to nie ma sensu, tylko ich różniczki są niezależne. No dla równań liniowych to jest to samo, prawda? Bo różniczka odwzorowania liniowego to jest samo odwzorowanie. No i teraz, proszę Państwa, mówiliśmy tak. Z jednej strony klasycy zdefiniowali przestrzeń styczną, jak tutaj jest punkt x w tej rozmaitości m, to przestrzeń styczna do m w punkcie x to jest nic innego jak jądro tego dg, prawda? Czyli to są takie wektory, na których, no, które najmniej wystają, prawda? Najmniej wystają, bo jak poruszymy się z takim wektorem z punktu, który spełnia te równania, no to już na ogół nie spełnia, prawda? Ale nie spełnia najmniej jak tylko można. Co to znaczy? Że jeśli byśmy takie g rozwinęli w szereg Taylora wokół x, no to różniczka jest odpowiedzialna za ten pierwszy, zerowego rzędu człon jest równy 0, prawda? Dlatego, że g od samego x to jest równe 0, bo my startujemy z punktu, który... Więc zerowego rzędu człon w tym rozwinięciu to jest 0, pierwszego to jest ta różniczka, no a potem są rozwinięcia wyższych rzędów. No i właśnie ten pierwszego rzędu ma być równe 0, prawda? Czyli to są takie wektory, że co prawda
jak się poruszamy wzdłuż wektora, to nie zostajemy w rozmaitości, ale to wychodzenie jest wyższego rzędu, najmniej jak tylko można. No i to była klasyczna definicja wektora stycznego, a myśmy sobie powiedzieli tak, że ona jest równoważna tej naszej błyskotliwej, naszej, to znaczy na tą definicję zapracowali wielcy ludzie. Już Riemann to wiedział, ale chyba tak ostatecznie to tę notację to Élie Cartan wprowadził w 20 latach, że wektory to są różniczkowania, prawda? I mówimy, wektor to jest różniczkowanie. No, jak by to było w pełnej przestrzeni A, no to bardzo łatwo, prawda? Jeśli to jest wektor, czyli mamy wektor, który należy do tego. Pisałem strzałeczki, może jeszcze trochę popiszę, a potem już będę przestawał. To ten wektor, no to mówimy, że wektor w działaniu na funkcję to jest pochodna w kierunku tego wektora, czyli mówiliśmy, że to jest f od x plus epsilon v minus f od x dzielone przez epsilon. No i tutaj trzeba oczywiście napisać limes po epsilon dążącym do zera. I teraz, gdyby to było w pełnej przestrzeni, no to już jest koniec. To jest definicja tego wektora. A jak to jest wektor styczny, no to a priori mamy kłopot. No bo to, ten punkt już nie leży w rozmaitości. W związku z tym nie wiemy, co to jest wartość f, jeśli f jest funkcją tam c1, ale na m, a nie na całym tym, prawda? Więc można powiedzieć, ojej, no jak ja mam tu różniczkować? Przecież to bez sensu, bo ja nie znam f. Ale powiedzieliśmy, że stwierdzenia o funkcjach uwikłanych wynika, że tak powiem, to o ile nie wiemy, bo my tu nie wiemy, prawda? My wiemy, ile wynosi funkcja w tych punktach, a w tych punktach, no to my nie wiemy. Ale ta różnica jest wyższego rzędu, w związku z tym w granicy ta niewiedza nie ma znaczenia, prawda? Czyli inaczej można powiedzieć, że można nadać sens temu, biorąc jakiekolwiek gładkie rozszerzenie funkcji z m do otoczenia, prawda? O, i w ten sposób pokazaliśmy, że rzeczywiście klasyczna definicja wektora stycznego do rozmaitości jest zgodna z tą naszą, to znaczy, że możemy zapomnieć o tym, że to wszystko jest gdzieś tam zanurzone, możemy pamiętać tylko o tej naszej rozmaitości m, no i pamiętać, że wektory to są różniczkowania na tej, czy też różniczkowania, to znaczy operatory różniczkowe pierwszego rzędu. Pierwszego rzędu. Gdzie jest powiedziane pierwszego rzędu? To, że to są operatory pierwszego rzędu, to są w tym aksjomacie Leibnica, prawda? Że wektor w działaniu na f razy g to się równa, to on działa na jedno albo na drugie, tak? To jest f od x razy działanie v na g plus g od x razy v w działaniu na f, prawda? To jest, podsumowuje ten fakt, że to jest operator różniczkowy pierwszego rzędu. O, czyli wektor to jest taki operator. No właśnie, i w związku z tym można już zapomnieć o tym, o tej całej otoczce, która towarzyszyła rozważaniom geometrycznym w XIX wieku, zapomnieć, że to istnieje i powiedzieć, dla nas istnieje, całym światem jest to M, a co poza tym, to możemy zupełnie zapomnieć, prawda? A czasami takie zapomnienie nie jest słuszne, czasami jest ważne to zanurzenie, wrócimy do tego, ale będziemy rozważać, uprawiać tu geometrię takich abstrakcyjnych rozmaitości różniczkowalnych, niekoniecznie zanurzonych. No to co to jest
co my z tej całej struktury, tutaj, która tutaj była, zostawiamy sobie, bo będzie nam potrzebna do uprawiania tej gałęzi matematyki. No te właśnie układy współrzędnych, prawda? Czyli co to jest abstrakcyjna rozmaitość różniczkowalna? Abstrakcyjna rozmaitość różniczkowalna, proszę Państwa. Teraz tak, może jeszcze taka dydaktyczna uwaga. Proszę Państwa, ja ten wykład traktuję jako taki przewodnik. Mnie bardzo zależy, żebyście Państwo czytali te moje dywagacje, które w tej książce zamieściłem. To, co ja tutaj... Nie będę mówił... Ja nie wszystko powiem, dlatego że... Tak to bywało z wykładami uniwersyteckimi, prawda? Przed wojną, jak ludzie studiowali matematykę, to mieli w roku tak ze 3 egzaminy, chodzili na wykłady, ćwiczeń prawie nie było, no czasami troszkę było, no musieli się sami uczyć, więc Państwo też zakładam, że będziecie się uczyli, a to, co ja tutaj mówię, to jest przewodnik. Bardzo proszę, żebyście czytali te moje dywagacje, bo włożyłem w nie serce. O, więc czytajcie. No więc co to jest abstrakcyjna rozmaitość różniczkowalna? To nie jest zaprzeczenie temu, co robili wielcy ludzie w XIX wieku, tylko to jest zrezygnowanie z tego, co nie jest konieczne, prawda? Nie trzeba się podpierać tym, że to jest jakoś zanurzone w afinicznej, to znaczy liniowej przestrzeni. Aha, i jeszcze zwracam uwagę na to, zapomniałem powiedzieć, że te wektory, które tutaj powiedziałem, to są wektory zaczepione. Taki wektor zawsze jest zaczepiony i fakt, że ten wektor jest zaczepiony w punkcie x, to jest tu napisane, że ta wartość f jest w punkcie g, jest w punkcie x. I w ogólnej w przestrzeni afinicznej istnieje pojęcie tego wektora swobodnego, to jest ta przestrzeń wektorowa wektorów swobodnych. Natomiast no jak weźmiemy wektor zaczepiony w jednym punkcie w Warszawie i wektor zaczepiony w Nowym Jorku, to oczywiście można je dodać do siebie, jeśli wierzymy w istnienie tej trójwymiarowej afinicznej przestrzeni, a tak naprawdę jej nie ma, prawda? No jeśli wierzymy, to można by było dodać, ale taka suma z punktu widzenia tego m to w ogóle nic nie jest. Bez sensu. Dodawanie wektorów zaczepionych w różnych punktach jest bez sensu. Ma sens tylko w płaskiej przestrzeni. Czyli innymi słowy, te przestrzenie styczne do m w różnych punktach to są różne przestrzenie wektorowe i one, prawda, no są różne, tak jak nie ma sensu dodawać wektorów. No dobrze, więc abstrakcyjna rozmaitość różniczkowalna M to jest zbiór i atlas. A co to jest atlas? Atlas to jest kolekcja map, prawda? Atlas równa się kolekcja map. A co to jest mapa? No mapa to jest właśnie ta parametryzacja, prawda? Czyli to jest tak, teraz tak, oj, z wymiarami. Aha, przez chwilę ten wymiar był R, więc niech tutaj będzie przez chwilkę to R, czyli to jest ten wymiar rozmaitości. Czyli mapa to jest tak, że to bierzemy R parametrów, czyli przestrzeń
rzeczywistą R-wymiarową. Mapy są zawsze lokalne, także to nie jest na całym R, prawda? Jak mamy współrzędne sferyczne, no to tam jedna zmienna od 0 do pi, druga tego, owego, więc to nigdy nie jest na całej przestrzeni R, więc jest jakiś taki zbiór, nazwijmy go O. I teraz on jest odwzorowany w kappa. Aha, no to tutaj niech będzie jakieś tam x, k, taki punkt, w kappa od x, k, no i to już jest punkt w M, czyli to jest ta parametryzacja. To są te mapy. I teraz najważniejsze jest to, że po pierwsze, każdy punkt, aha, ten zbiór jest otwarty. Każdy punkt i powiedzmy M należący do M leży w jakiejś mapie. A po drugie, że mapy są zgodne. Mapy są zgodne. Aha, to ja może tutaj powinienem to jeszcze przedłużyć ten napis i to będzie punkt M, prawda? Te x to są te współrzędne, a punkt to już jest punkt na tej rozmaitości. O, każdy punkt leży w jakiejś mapie, że jeśli, że jak mamy dwie mapy, no dobrze, napiszę tak. Mapy są zgodne. To znaczy, że jak mamy jedną mapę i drugą, prawda, czyli to z kawałka przestrzeni R, RR, a tutaj mamy inną mapę i do minus pierwszej, to to jest odwzorowanie skąd? Z tego O1 w O2, prawda? Ta mapa jest na zbiorze otwartym w tej przestrzeni parametrów, ta tak samo, no to to przekształca kawałek otwarty tej przestrzeni jest, no i teraz jakieś dobre, prawda, jest dobre, no więc powinno być ciągłe, różniczkowalne, no to, prawda, jest generalnie klasy jakiejś tam CK, no i matematycy bardzo przykładają dużą uwagę do tego, żeby zawsze wyszczególnić, której klasy to jest rozmiar. No widzicie Państwo, gdyby to było ciągłe, to by dopuszczało dzióbki. Jak powiemy, że jest klasy C1, to będzie jakoś tam gładsze. Jak powiemy klasy C2, to jeszcze bardziej gładkie będzie. Prawda? Rozumiecie, o co chodzi? I ja na tym zakończę. Przeczytajcie sobie, prawda, precyzyjną definicję, ale w każdym razie idea jest taka, żeby te mapy pokrywały całą powierzchnię tego globu, czy jak go tam będziemy nazywali, to MR, i żeby były zgodne, że jak przechodzimy z jednej mapy do drugiej, to to jest klasy CK. Oczywiście często, na przykład fizycy, to często mają tendencję, żeby tutaj brać C nieskończoność, bo coś tam mówią, no fizyce, prawda, te wszystkie przestrzenie, które tutaj... Można by było jeszcze, czyli nieskończenie wiele razy różniczkowalne. Jeszcze w teorii rozmaitości zespolonych to jest klasa funkcji analitycznych potrzebna. No w każdym razie jakieś tam klasy są, klasy gładkości, czy klasy regularności raczej. Dobrze. No i powiedzieliśmy, także ja w tej chwili to po prostu wszystko powtarzam.
powiedzieliśmy, że jeśli, że takie X i XK to jest zbiór tych parametrów, to są z kolei, prawda, to jest układ współrzędny. Ja stosuję taką nomenklaturę, że mapa albo parametryzacja to jest odwzorowanie, które parametrom, czyli współrzędnym, kolekcji współrzędnych, przypisuje konkretny punkt w tej naszej fizycznej rozmaitości. Ale każdą taką współrzędną to można traktować znów jako funkcję, prawda? No bo w każdym punkcie M, każdemu punktowi M jest przypisanych tych R liczb, no i każda z tych liczb w różnych punktach to jest po prostu funkcja. Czyli przypisanie punktom fizycznej rozmaitości tych współrzędnych, to ja to nazywam układem współrzędnych, prawda? Czyli mapa to jest ze współrzędnych w punkty fizyczne, a układ współrzędny punktom fizycznym przyporządkowuje te parametry, przy pomocy których segregujemy, czy też nazywamy te funkcje. No dobrze. No to teraz, proszę Państwa, o czym jeszcze mówiłem? Zaraz. O, tak. O czym jeszcze mówiłem? Mówiłem, że różniczka. Co to jest różniczka? Różniczka funkcji. Jak mamy funkcję i zawsze funkcja dla mnie to jest funkcja na tej fizycznej przestrzeni, natomiast jak ją mam układ współrzędnych, to ją mogę różniczkować po współrzędnych, czyli tak ilekroć ja, no właśnie, przepraszam, tutaj troszeczkę się przypominam, że jak piszę d po dx i f, to naprawdę dla matematyka powinienem napisać nie f, tylko f złożonego z tą parametryzacją, prawda? Ale ja nie będę tak pisał, bo to strasznie komplikuje życie. Czyli ja będę pisał o to, że mam tę funkcję na rozmaitości fizycznej, a różniczkowanie to znaczy, że traktuję ją jako funkcję parametru. No dobrze, więc df w działaniu na wektor to jest nic innego jak właśnie pochodna funkcji względem tego wektora, prawda, różniczkowanie. To była taka definicja. No i rzeczywiście to jest, czyli my patrzymy na to i poprzednio mówiliśmy, no f dla różnych f to v definiuje taki operator, który spełnia własności i to się nazywa wektorem. A teraz mówimy tak, na odwrót, jest funkcja, a tutaj stawiamy różne wektory. To zauważamy, że to jest liniowe względem tego wektora, no oczywiście, w związku z tym to definiuje funkcjonał liniowy na wektorach. No i ten funkcjonał nazywamy właśnie różniczką funkcji. I teraz, proszę Państwa, wiemy, bośmy to wykazywali, to znaczy mieliście wykazać tak do końca na ćwiczeniach, że jak mamy wektor, a nie, może zaraz to o tym powiem. Twierdzenie. Aha, i jeszcze zdefiniowałem właśnie przestrzeń kostyczną, przestrzeń kowektorów. To jest nic innego jak tak algebraicznie, tak jak uczono was na pierwszym roku, przestrzeń dualna, prawda? Czyli biorę przestrzeń styczną i to jest przestrzeń funkcjonałów liniowych, tak jak tutaj jest napisane, prawda? Przestrzeń funkcjonałów liniowych na wektorach. I teraz właśnie, czyli w każdym punkcie kowektory to są funkcjonały liniowe.
I teraz właśnie to twierdzenie. Jeśli xk jest układem współrzędnych w otoczeniu punktu i, dobra, niech będzie m należącego do m, to no to można, każda ze współrzędnych to jest funkcja. No to je, można wziąć różniczkę dx2 i tak dalej aż do dx. No na razie tutaj jest r, prawda, że rozmaitość jest wymiaru r. Jest bazą w tej przestrzeni kostycznej. Tutaj widzę, że x mi wychodzi coś zbyt podobne do gwiazdki, ale mam nadzieję, że się będzie. No proszę Państwa, dowód, no zobaczmy, my wiemy, że d po dxi jest bazą przestrzeni stycznej. To zobaczmy, ja w jaki sposób to dx, powiedzmy j, działa na wektor d po dxi. No to zgodnie z tym, co tu jest napisane, to trzeba wziąć tę funkcję, no ta funkcja f, trzeba wziąć tę funkcję f, xj, i ją zróżniczkować, bo wektor to jest nic innego jak różniczkowanie po dxi. No to proszę Państwa, każdy z Państwa wie, ile to jest, tak? Ile to jest dx po dy, jak mamy układ x, y, z? No dx po dy to jest 0, prawda? Bo jak ja mówię d po dy, to mam na myśli przy stałych pozostałych tej wartości współrzędnych, prawda? Czyli jak i jest różne od j, to jest 0. 0 dla i różnego od j, a gdy i jest równe j, no to d po dx, no dx po dx to jest 1, tak, dla i równego j. Ten symbol już Państwa znacie, to jest symbol Kronekera. No to nic mądrego, to jest po prostu macierz jednostkowa, tak, jedynki na diagonali, 0 poza diagonalami. No to proszę Państwa, to wy z algebry wiecie, że jeśli macie bazę przestrzeni, a w przestrzeni kowektorów, czyli w przestrzeni dualnej, macie zbiór kowektorów taki, który to spełnia, to jest też baza. Nawet to ma własną nazwę, nazywa się baza dualna, prawda? Czyli widzimy, że jeśli wybierzemy układ współrzędnych, to w każdej przestrzeni mamy bazę, ale też w każdej tej przestrzeni, w każdej przestrzeni stycznej mamy bazę, a w każdej przestrzeni kostycznej, prawda? To jest przestrzeń kostyczna, przestrzeń kowektorów, mamy też bazę złożoną z różniczek tych współrzędnych. No to jest bardzo ważna konstatacja. No i teraz przechodzimy do czegoś, co bym mógł nazwać teorią transportu, czyli ja napiszę tak, żeby było śmieszniej, transport. Co to jest? Co mam na myśli, mówiąc o transporcie? Mam na myśli to, że jeśli mam rozmaitość różniczkowalną i drugą rozmaitość różniczkowalną i między nimi mam odwzorowanie.
prawda? Czyli to wygląda tak, że tutaj jest to M, tutaj jest to N, przepraszam bardzo, N, no tu jest jakiś punkt M małe, tutaj jest jakiś punkt właśnie F od M małe równa się N. A widzę, że jestem niekonsekwentny, bo czasami te punkty rozmaitości M oznaczam M, a czasami je oznaczam X. No trudno, trudno. Jestem niekonsekwentny. Będę się starał być bardziej konsekwentny. No i teraz załóżmy, że F jest gładkie. No, co to znaczy? No, to znaczy, że klasy jakiejś CL od, prawda, klasy CL. Co to znaczy, że odwzorowanie między rozmaitościami jest gładkie? No, że jak je wyrazimy w języku współrzędnych, no to, że to będzie gładkie, prawda? Czyli jakbyśmy mieli F, to tutaj weźmiemy jakąś mapę, prawda? O, tu jest mapa na M, czyli to odwzorowanie działa już z R, tam ile było R, a z kolei tutaj weźmiemy jakąś lambdę do minus pierwszej, gdzie to jest mapa. To znaczy sama lambda jest mapą, bo ja tutaj biorę do minus pierwszej mapa na n. To coś takiego jest właśnie klasy C, no właśnie CL. Proszę Państwa, tylko tam zwracam uwagę, że jeśli rozmaitość była klasy na przykład C5, to oczywiście nie ma sensu mówić o odwzorowaniach klasy C10. Dlaczego? Dlatego, że jak zamienimy układy współrzędnych, jak opiszemy to samo w innym układzie współrzędnych, to wszędzie będziemy musieli gdzieś tam dopisywać o takie rzeczy, prawda? Jak zamiast kappa 1 weźmiemy kappa 2, to musimy tam dopisać kappa 1 do minus pierwszej i tak dalej, i tak dalej. I po drugiej stronie też, jak lambda zamienimy na nowe lambda, to musimy jeszcze przejść do innego układu współrzędnych. To jeśli rozmaitość jest klasy C5, to znaczy wiemy, że te rzeczy są klasy C5, to jakby w środku coś było klasy C10, to po przejściu do nowych układów współrzędnych już by nie było klasy C10, tylko C5, prawda? Czyli innymi słowy, na rozmaitości klasy C5 jest sens mówić tylko o odwzorowaniach gładkich klasy C5. No ale to jest taka uwaga, którą... Dobrze. Czyli powiedzieć, że F jest gładkie klasy jakiejś tam, to znaczy, że to powiedzieć to samo, co wyrażone we współrzędnych, no bo we współrzędnych, no to będzie w końcu odwzorowanie z R, ile tam jest, chyba R było, w R też R, prawda? No nie też R, bo to z R wymiar M w R wymiar N, że to odwzorowanie, no a wy wiecie z analizy, prawda, co to znaczy odwzorowania z R ileś do R ileś, które są klasy tam jakieś, prawda, że mają te pochodne cząstkowe do rzędu odpowiedniego, prawda.
O tych wszystkich rzeczach nie ma co za bardzo sobie strzępić język, dlatego że to trzeba samemu przeżyć. Usiąść sobie i tak przepowiedzieć. Także ja tutaj za bardzo nie będę strzępił języka. Proszę Państwa, ale w każdym razie, jak mamy coś takiego, to mamy natychmiast odwzorowanie funkcji C, powiedzmy K na niech będzie C1 na N w funkcję C1 na M, prawda? I to F nazywa się F gwiazdka u góry i to się nazywa transport do tyłu albo też jakoś panuje tutaj angielska nazwa pullback, prawda? Pullback, czyli przeciągnięcie do tyłu. Wyobrażacie sobie, na czym to polega? No jak chcę z funkcji na n zrobić funkcję na m, no to jest oczywiste, to składam, czyli definicja jest taka, że to f z gwiazdką z funkcji, która jest określona na n, robi w sposób oczywisty funkcję na m, prawda? Prawda? O. To jest oczywiste. Wartość tej funkcji, o tej, w punkcie m, to jest taka, jak, czyli to f żyje tutaj. To f to jest funkcja, która jest tutaj i ona automatycznie, jak mamy to f, to się przenosi do tyłu, prawda? Ona automatycznie produkuje coś, co nazwaliśmy f z gwiazdką f. Wartość tej funkcji w punkcie m to jest po prostu wartość funkcji f wzięta w tym punkcie. Rozumiecie? Właśnie. Czyli widać, że teraz uprzedzając to, co dalej będę mówił, to proszę Państwa, w geometrii często będą rozważane te struktury albo obiekty geometryczne i często będziemy je dzielili na kowariantne i kontrawariantne. I to właśnie jedne to się przenoszą do przodu, inne do tyłu. No to na przykład taka funkcja to jest obiekt kowariantny, bo on się przenosi do tyłu. A teraz, proszę Państwa, najśmieszniejsza rzecz to jest, dlaczego ko to jest do tyłu, a kontra to jest do przodu. Przecież na logikę to ko to jest, bo kowariantny to znaczy współzmienniczy, a kontrawariantny to jest przeciwzmienniczy. A tu z tego, co ja mówię, to jest na odwrót, ale to jest, proszę Państwa, no już uświęcona tradycją nomenklatura. Kiedyś być może Państwu wytłumaczę, dlaczego ona tak powstała i tak już jest. To tak, jak zapytać, dlaczego ładunek elektryczny elektronu nazywamy ujemnym, a nie dodatnim, prawda? No to była w pewnym momencie taka chwila, kiedy ludzkość mogła taką albo inną przyjąć konwencję, przyjęła taką i wara nam maluczkim od zmiany tej konwencji, prawda? Dobrze. Ale proszę Państwa, jak mamy przestrzeń styczną do M, a tutaj przestrzeń styczną w punkcie F od M do rozmaitości N, to automatycznie te wektory transportują się w tę stronę. I to odwzorowanie też jest transportem. Ja będę je oznaczał F z gwiazdką na dole, albo też czasami to nazywają DF. Ja lubię tą gwiazdkę na dole. I to jest transport do przodu. W matematyce kochają
tutaj angielski żargon, push forward. Widać to, co ja napisałem? Zaraz. Tak, widać. Tak, widać. Widać, widać. No dobrze, prawda? No ja w jaki sposób, prawda, w jaki sposób to się definiuje? No chcemy zapytać, w jaki sposób to, czyli mam wektor V styczny do M w punkcie M i chcę teraz go przenieść do przodu, to znaczy napisać, ile wynosi ten transport do przodu tego wektora. No to muszę powiedzieć, jak on działa na funkcję już na tym n, prawda? Już na tym n, bo te funkcje pamiętamy dobrze. Czyli tak, tu mam wektor i chcę go przenieść tu, to znaczy mieć różniczkowanie tych funkcji. No to zamiast, żeby wektor podprowadzić pod funkcję i ją zróżniczkować, to funkcję podprowadzamy pod wektor i ją różniczkujemy, prawda? Czyli to będzie z definicji V różniczkująca tę funkcję podprowadzoną. Push forward, pullback, przepraszam. To jest push forward, to jest pullback. No taka definicja, prawda? No i proszę Państwa, zanim przerwę jeszcze, wytrzymajcie kilka minutek. Z kolei, jak mamy przestrzeń kostyczną, czyli przestrzeń kowektorów tutaj, a tutaj mamy przestrzeń kowektorów w punkcie F od M do N, to z kolei kowektory znów transportują się w drugą stronę i będę to oznaczał tym samym oznaczeniem. Bym powiedział symbolem, gdyby nie to, że jestem uczniem wielkiego człowieka, profesora Morin, który zawsze mówił, że proszę Państwa, symbol to jest coś bardzo, bardzo precyzyjnie w filozofii określonego i proszę nie nadużywać tego słowa, więc nie będę mówił, mam to już zakodowane nieomal w genach, więc nie będę mówił symbol, tylko określenie. No w jaki sposób? W jaki sposób ja to z kolei, prawda? Czyli mam kowektor, nazwijmy go alfa, no, który jest kowektorem zaczepionym w punkcie F od M, kowektorem kostycznym do rozmaitości N, prawda? Czyli to jest, tak, na przykład to jest jakaś różniczka F-a, prawda? No to teraz muszę zdefiniować, jak ja, prawda? Czyli tutaj mam tę alfę i ja muszę ją z kolei do tyłu, czyli tutaj jest no ta alfa. Nie wiem, jak symbolicznie narysować kowektor, aczkolwiek no kiedyś Państwa może nauczę. Czyli mam tutaj kowektor i ten kowektor muszę cofnąć do tyłu. No to znów to samo. Zamiast cofać kowektor do tyłu i przykładać go do wektora tu, to mówię, to ja zamiast tego mogę wziąć wektor, przenieść go do przodu i przyłożyć go do alfy, prawda? Czyli definicja jest taka. Przeniesiony tym pullbackiem kowektor w działaniu na wektor to jest to samo, co nieprzeniesiony kowektor przyłożony, czy też działający na przeniesiony tym push forwardem do przodu V. O. No i to jest cała ta, no i wiele, wiele, wiele innych jeszcze obiektów geometrycznych, no ulega takiemu transportowi, także to jest teoria transportu. Niektóre z tych obiektów transportują się do przodu,
niektóre transportują się do tyłu. Mam tendencję zawsze transport do tyłu oznaczać tym F z gwiazdką u góry i nazywać pullback, a transport do przodu oznaczać gwiazdką na dole i oznaczać i nazywać push forward i robimy przerwę. Dziękuję bardzo.